Witajcie! Dzisiaj ciąg dalszy prac z kulturatorem czy z agregatem. No, nie jest łatwo, bo tutaj była część robót zrobiona glebogryzarką, część była orki, ale już nie ruszona. Jest trochę jest trudno. Kultywator leży. O, żeś ty. Sprzęgło od razu czuję. Troszkę trzeba, nie za bardzo. Spróbujemy tak. Tam jest dołek, słuchajcie, taki dosyć, no jest duża różnica w terenie i tam jest zawsze mokro, ale po tej robocie, co tutaj zrobiłem z melioracją, ten jeden rusz jak na razie, to bardzo porządną robotę to zrobiło. Co tutaj robię? No ogólnie to tutaj nie jest równanie terenu, no bo tu widzicie, jakie to są góry, doły, tu było zawsze najgorzej. Mam nadzieję, że to najpierw wyrównam. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek zrobimy w tym roku na tym polu, bo zielska jest od zarąbania, ale wyrównać można. Noga cały czas na blokadzie, bo tu bym raczej nie ujechał. Łatwo, powiem wam. Nie jest łatwo, bo ciągnik już dostaje temperatury. A ja tu połowę pola dopiero zrobiłem. Nawet nie całe, gdzie ta połowę, jedną trzecią. Chyba będę musiał odpuścić, bo jeszcze bałaganu zepsuje ciągnik, no. Ale widzicie, z tej perspektywy tutaj jest zielono, a tu już czarno, ale to jeszcze nie to, bo wyłazi trochę zielska, widać. O, ludzie. Zrobię małą przerwę, bo już wskazówka na czerwonym, widzicie? No nie może tak być.
Nie będę na razie nic zaglądał w chłodnicę, ale dopiero co dolewałem wody. Niedużo tam, ja wiem, z pół litra dolałem, bo jak otworzyłem korek, to było sucho i tylko tak dolałem, żeby zakryło te żeberka, co tam są w środku, i było ok. No ale mówię, była dopiero co taka ciężka akcja tam między lasami. No i tu powtórka z tego. I zobaczcie, no jest to kurde tego perzu dziadostwa strasznie dużo. No jest po prostu pole zaperzone masakrycznie. Te grube to jest nawłoć i ona po prostu, nie wiem, po czymś takim to ona już nie powinna urosnąć. No chyba, że tak jak tutaj zostało, nie? O, patrzcie, tak to wygląda. No ale jeżeli po prostu ona dostanie raz, to ja wiem, już z doświadczenia tutaj robiłem, to ona po prostu ginie. Albo rośnie jakaś karłowata, takie nie wiadomo co. No tu jeszcze niektóre kępki zostały, ale tak, teraz jeszcze to przejadę tutaj. Tak jak w tą stronę i z powrotem jeżdżę. A potem, żeby to wszystko, bo tu widzicie, jeszcze są doły i tak dalej. Potem pojadę to w tą stronę, na poprzek. I mam nadzieję, że to już wtedy jakoś tam wyrówna zielsko. No zielsko będzie cały czas niszczone mechanicznie, więc ono po prostu co urośnie, to dostanie lanie. I raczej nie przewiduję po prostu tutaj tego sukcesu. Jedno, co jest bardzo ważne. Musi to być systematycznie robione. I tego się oboję, bo nie bardzo po prostu wiem, kiedy jestem w Polsce, a kiedy jestem nie w Polsce. No i to jest taki dosyć poważny problem. Jeżeli byłbym na przykład co 2 tygodnie, to sama jazda mechaniczna po prostu zostawi mi to rzeczywiście, że tutaj będzie to, ta ziemia będzie czarna i tutaj do jesieni nic nie będzie rosło. Widzicie, młode chwasty już te młode korzenie dostały to wszystko i to już jest wyginięte. Tutaj jedyne co to znaczy, to one po prostu już nie podrastają. O, widzicie? Jakieś takie, to już jest koniec. Ale pesz będzie się trzymał, on jest najbardziej uparty. Jedyne co, to wystarczy rzeczywiście jemu po prostu go niszczyć mechanicznie i on sam wyginie, bo on tego bardzo, bardzo nie lubi. On będzie się odrastał oczywiście, jak będzie go szarpał i tak dalej, to on, wiecie, to jest metrowy kawałek, jak go porwę na przykład na 3 części, no to te wszystkie 3 zaczną odrastać, ale jak go znowu porwę, no to znowu zacznie odrastać. O, widzicie tutaj następne jakieś takie coś peżowate. Natomiast już potem, bo on straci te siły, straci tą witalność i niestety będzie musiał odpuścić i zginąć. To jest jedyny taki sposób na niego, że tak powiem, ekologiczny. Chociaż jest jeszcze kilka sposobów takich na walkę z chwastami, ale na razie ich nie będę z nich korzystał. Widzicie, tutaj jest jeszcze ślady są po orce. Tutaj Jarek kawał dobrej roboty zrobił. No i w każdym razie, no to trzeba wszystko, tak jak mówiłem, stamtąd, tam, żeby te wszystkie doły, górki, tutaj, żeby one zniknęły. No widzicie, tutaj też są jakieś tam takie, no tak to wygląda po orce, nie? Ale to wszystko wytłuczemy, udusimy, rozbijemy tą ziemię po prostu i ona będzie tutaj równa. Najpierw trzeba zrobić, żeby to było równo. Jak zdążę, wysieję poplon, bo słuchajcie, no poplon mogę nawet w lipcu siać przecież, prawda? Czy poplon mogę w sierpniu nawet wysiać. Z tym nie ma problemu, natomiast ja się z tym już pogodziłem, że nie uda mi się tego wysiać ze względu na tą właśnie pracę, że jestem, nie jestem. A to trzeba zrobić systematycznie, konsekwentnie, od początku do końca. No niestety nie mam tej możliwości. W każdym razie cieszę się tą robotą, fajnie, że ona jest tutaj u siebie na swoim. No mam nadzieję, że to przyniesie efekt. Na razie ja wiem, że wy jeszcze patrzycie na to w ten sposób, że z tego muszą być pieniądze. No dobra, ja na razie mam pracę, więc ja się nie muszę martwić, bo sobie po prostu zarobię pieniądze i na chleb jest. A tutaj to jest dla mnie przygotowywanie. I jak już wejdzie pierwszy siew taki, to do żniw jeszcze będę pracował. A po żniwach zobaczymy, czy muszę dalej pracować i wyjeżdżać, czy nie. Dobra, tyle z mojego dzisiaj gadania. Widzicie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to dokończę. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!